Ja mam do ciebie pytanie. Tak? A czy ty mógłbyś tutaj dla mnie napisać Kapitan Przyczepa? Miałeś już kiedyś sytuację, że ktoś chciał wejść do autobusu, bo myślał, że jesteś autobusem, czy jeszcze nie? A w takim autobusie to jak jakaś komar wpadnie, to on tu zabłądzi. Tu mamy skrzynkę bezpieczników, nam rozmontowała się w czasie jazdy, bo chyba rower uderzył w nią. Grill w wielkości takiej jak na wielką imprezę urodzinową. Jest mikrofala. Jest ekspres do kawy. To mnie zawsze ciekawiło, czy to zdaje egzamin, czy to jest tylko bajer? Tak. Czy ja mogę zadać pytanie twojej żonie, czy nie mogę? Tej rampy tu ostatnio nie było. Czyli ten autobus już nie ma 12 metrów, ma teraz 12,5 metra, albo 13, rozumiem, z tą rampą. Nie no, te opony to mają centymetrowy albo 2-centymetrowy bieżnik. Hej, hej, hej! Słuchajcie, stoję dzisiaj na przystanku autobusowym, jak możecie zobaczyć. Pytanie dlaczego? Już pewnie niektórzy z was mogą się domyślić, dlatego, bo właśnie przyjeżdża po mnie kamper autobus. To jest pierwszy na moim kanale, który już w końcu jeździ. O, no tak, bo musi pojechać do przodu. Otwieramy, uwaga. Dzień dobry. Dzień dobry. Po ile bilety dzisiaj? A, dzisiaj ulgowe. Dzisiaj ulgowe dla dorosłych. Tak, dla dorosłych. To ja poproszę gdziekolwiek. Aha, no to jedziemy na pobliski kemping. Miałeś już kiedyś sytuację, że ktoś chciał wejść do autobusu, bo myślał, że jesteś autobusem, czy jeszcze nie? Powiem szczerze, że często jak są przystanki na żądanie, tak? To ludzie machają, bo myślą, że to jest jakiś liniowy autobus zwykły. Aha. A więc machają nam, a my sobie im odmachujemy. Spoko. Powiedz mi, zdarzyło ci się, że na kempingu cię policzyli za więcej niż jedno miejsce? Tak, na poprzednim kempingu, co byliśmy wczorajszej nocy, to nas policzyli za 3 kempingi. Ale normalnie też za 4 osoby, rozumiem. A... Tak, tak, za 4 osoby, ale za auta kempingowe 3. Mogę wam powiedzieć, że siedzi się wygodnie, zawieszenie pneumatyczne działa, więc jazda jest przyjemna. Ale mogę powiedzieć, że no, widok jest fajny, szyba szeroka, wszystko widać. Czy taki autobus ma jakieś martwe punkty, jak gdzieś tam cofasz, czy robisz jakieś manewry, czy nie ma? Ogólnie martwym punktem autobusu to jest tył, bo jak się cofa, to się nic nie widzi, tylko co z boku w lusterkach. A więc ja założyłem kamerę tylną jeszcze dodatkową, tak, żeby można było manewrować sobie spokojnie na zapchanych miejscach. Poza tym chyba nie, nic nie uderzyłem jeszcze. Czy jazda autobusem jest przyjemna? Bardzo. Ale wolisz osobówką czy autobusem? Ja wolę chyba, zależy w jakim celu, no w celu turystycznym, kempingowym, to myślę, że lepiej jest autobusem. Wypoczywa człowiek, jedzie, wypoczywa, zatrzymuje się gdzie chce, nas nic nie powstrzymuje. Rozumiem. Jaką maksymalną prędkość rozwinąłeś? 85. 85. A dlaczego nie więcej? Bałeś się, czy już nie ma możliwości? Nie, jest kaganiec założony, a więc jest jeszcze pozostałość po autobusie, a autobus miejski jednak jest ograniczony prędkością. Myślę, że my jako kempingowy możemy szybciej jechać, czyli jak ciężarówka do 95. A czy w takim autobusie fotel jest pneumatyczny, czy nie? Tak. Aha, okej. Tak, tak. Tylko że jak ja jadę po mieście, to pneumatykę wyrzucam, bo strasznie wtedy buja. Czyli teraz masz zablokowany? Tak, jest opuszczony. Czy skrzynia jest tutaj automatyczna, czy nie? Tak, jest automatyczna, są 3 przyciski, jest do przodu, do tyłu. I gdzie to się zmienia? Przyciski, po prostu. O kurde, ciekawe rozwiązanie. A już na ten kemping dzwoniłeś, czy cię wpuszczą? Tak, oczywiście, dzwoniłem i się pytałem. No. Pani odebrała i powiedziała, że nie ma problemu, przyjmą taki gabaryt, a więc jedziemy. Rozumiem, a mówiła, że czy cię policzy za 1 czy za 3? Nie. Nie, nie, nic nie mówiła. Ile się nie widzieliśmy, Marcin? Oj, od zimy jakiejś wczesnej. Tak, czyli minęło z 3 miesiące. Więcej? To rozumiem, że autobus urósł w środku. No na pewno już jest taki bardziej kompletny, aczkolwiek teraz mankamenty wyłapujemy budowy. Czyli już wiesz, no. Czy to jest twój pierwszy wyjazd tym autobusem? Tak, pierwszy. Rozumiem. I ile dni jesteś w podróży? Ciężko powiedzieć, bo to wiesz jak to w podróży. Szczęśliwy człowiek, no, czasu nie liczy. Nie, nawet nie wiem jaki dzisiaj dzień tak naprawdę. 5. dzień. 5. dzień, jest informacja. Ogólnie jest tak, że jesteśmy na kempingu i pierwsze pytanie, ile się policzyli za kemping? 100. Ale to jest tak jak za normalne jedno miejsce? Chyba tak. nie wiem, dwoje dzieci, dwie osoby, przyłączę do prądu, aczkolwiek podłączyliśmy się pod prąd, a tak póki co jeszcze nie korzystamy, bo cały czas nam prądu starcza naszego. Z solarów? Tak. Ile ostatecznie solarów założyłeś? No mam dwa po 310. Okay. I powiem szczerze, że wyrabiamy się pod tym względem, bo mamy duże akumulatory, a więc duży bank energii mamy. A ile miałeś w akumulatorach, przypomnij? 2 razy 210. O kurde, no to musi starczyć. No, dodatkowe mamy 2 razy 100 jeszcze, ale to tych nie używamy, bo one są do rozruchu silnika w razie, gdyby się te wyczerpały. Za tobą widzę od razu, że masz markizę. Tak. Opowiesz mi coś o tym modelu. Najtańsza markiza, jaka była dostępna na rynku. To jest rozmiar, podejrzewam, ile? 6 na 3. 6 na 3, okej. Coś takiego, tak się wydaje. Dobra, czyli rozumiem, no, masz miejsce, gdzie schować tą markizę przede wszystkim. No, nie boję się. Ile kosztowała taki namiocik? 600 zł gdzieś. Z bokami dookoła wszystkimi, a więc tak w czasie słabszej pogody możemy się odizolować od wiatrów. Widzę, że są rowery, czyli rowery gdzie chowałeś? Tak ogólnie? A tu. A, tutaj po prostu w tym schowku. Tu, w tym schowku. Najpierw grill, a potem rowery na górę. Czy coś tutaj się zmieniło jeszcze? Agregat wymieniliśmy na nowy, bo tamten się popsuł, a elektronika kosztuje 2000, to drugi agregat kosztuje 1600. Rozumiem. Powiem ci, że ale czy kiedykolwiek tego włączałeś, czy nie? Włączałem, głośny jest. Bo... O, teraz coś... A, pompka się włączyła. Bo w Unii śmierdzi paliwem, o dziwo. Śmierdzi? Nie, no właśnie nie śmierdzi, zazwyczaj śmierdzi, aż dziwne. Jeszcze na tym wyjeździe go nie używałem, bo nie mam takiej potrzeby. Tak ogólnie to do czego go... Znaczy, to jest, rozumiem, że zapas, a czy miałeś... To jest w razie co? Nie, nie było. Nie było. To jest w razie co. Tu mamy skrzynkę bezpieczników, nam rozmontowała się w czasie jazdy, bo chyba rower uderzył w nią. A więc musiałem rozebrać sam i zamontować taki przełącznik startowy. Jakikolwiek. Grill wielkości takiej jak na wielką imprezę urodzinową. Czy jesteś gotowy od razu, zawsze? Oczywiście. Rozumiem, czy to jest na mój przyjazd specjalnie? Oczywiście. Na poczęstunek? Czyli rozumiem, że po filmie będzie degustacja. Kurde, bo tak naprawdę to jest taki grill jak dla 12 osób, czyli rozumiem, że możesz skrzyknąć cały kemping, przyjdą, a ty ich ugościsz. Jak gdyby chcieli skorzystać, nie ma żadnego problemu. Jest wygodny, bo jest gazowy, a więc mamy dwie butle gazowe na wyposażeniu, jedna jest do grilla, a druga do kuchenki, a więc nam nie zabraknie gazu. Tym bardziej wszystko korzystamy w większości teraz na zewnątrz, a więc wewnątrz tej kuchni nie używamy, po co to dogrzewać. Jasne. Jak w praktyce z tym telewizorem? Używacie czy nie? Tak. Naprawdę? Tak, wczoraj był mecz. Mecz oczywiście, ewentualnie karaoke i Netflixa oglądamy. Dobra. Wow, w środku pojawił się wentylator. Wow. To jest wentylator, który eksploatujemy na postoju, bo w czasie jazdy taki mniejszy, czyli ten. Bo wiadomo, bezpieczeństwo. Jest mikrofala. Jest ekspres do kawy. I czy to wszystko jest obsługiwane z tej puszki z zepsutym przyciskiem? Tak. Wszystkie te urządzenia? Wszystko ciągnie. Bo był kupiony ekspres większy, bo w zamyśle był kupiony ekspres taki, żeby tego nie używać, żeby sobie automatycznie zmielił i od razu było. Tak, ale... I taki był kupiony, ale no niestety to urządzenie nie wytrzymało. Aha, to już za dużo mocy powiedzmy. Tak, za dużo troszkę... Za dużo grzałka grzała, widocznie za mocno. Tu była lodówka. Jest. I powiedz mi, jak teraz w praktyce jest taki upał? Ile jest stopni w środku w ogóle? Nie, lodówka to myślę, daje radę? Myślę, że... Sprawdzam. Myślę, że raczej nie ma problemu. Lody jak... Nie chlupią, jest dobrze. Piwa podejrzewał, że trzeba będzie zaraz wyjąć. I tutaj normalnie cała załadowana i nie masz żadnych przeciwwskazań. Nie. O kurde. Mikrofalówka, nie wiesz, czy to jest 800 W, czy jakaś inna? 900 chyba. 900, spoko. 1200 z grillem chyba, ale z grillem nie używamy, bo jest wtedy ponad 2000, więc nie wytrzymamy. To mnie zawsze ciekawiło, czy to zdaje egzamin, czy to jest tylko bajer? Tak mi się wydaje, że chyba strzeliło ze 2 razy, a więc coś tam, jakąś muszkę ubiło, ale u nas nie ma takiego problemu, bo mamy moskitery wszędzie. Okay. Jak jakaś wpadnie, to jest jeszcze ewentualnie łapeczka. To w takim autobusie to jak jakaś komar wpadnie, to on tu zabłądzi. Spoko. Czy tutaj coś jeszcze dodatkowo zmieniałeś, czy wszystko jest tak jak było poprzednim razem? Nie. Doszły... Alarm doszedł, doszły te półeczka i termometr. Termometr, to już widzę. Dobra, to co? Idę do tyłu. Ciach. Łazienka i teraz światło. Po prostu z przodu. I tyle. O, no i co? Wracam z tym samym pytaniem. Nic się nie dzieje. Naprawdę? To zamknięcie takie dla dzieci, zabezpieczenie w czasie jazdy. O, to trzeba poprawić, trzeba skręcić. No bo... dobra, dobra, ale ile już kilometrów zrobiłeś tym autobusem i jeszcze się nie rozklepało to? Z Warszawy do Elbląga. A, to tyle, ale to 7 pewnie jechałeś. Nie, najgorszą drogą, najgorszej jakości. 50 na godzinę 60, bo więcej się nie dało wyjechać, bo... A, i ominąłeś Wiatola i całą resztę, tak? No, jakiś tam Wiatol był po drodze, bo nie da się ominąć, ale ogólnie my jedziemy wolno, dzieci sobie lubią przysnąć po drodze i tak dalej, a więc... I teraz tak, ty miałeś zbiornik 600 litrów, tak, z tego co pamiętam. Tak. Teraz jesteście 5. dzień i dotankowywałeś coś? Nie, nie. A ile ci jeszcze zostało? Jesteśmy w stanie to sprawdzić? Tak. Z tych 600 litrów po 5 dniach, bo rozumiem, że wyjechałeś z pełnym. I mamy tutaj, no to nam ile było? Może ze 100 litrów, może 150. Aha, on jest tutaj, tutaj i to jest dotąd. Albo, no, bardziej 150 gdzieś tam. No. Czyli spokojnie 2 tygodnie powinno zadziałać. Idę do przodu, widzę, że o, łóżka działają. Tak. A jak się dzieciakom podobają w ogóle łóżka? Jakieś super, dzieci są zadowolone, naprawdę mega. Mała tutaj ma cały swój świat, no. A więc ma tu zabawki, otwiera sobie spiraneczki, widzi jak jedzie nawet. Spoko. No i tutaj ta wasza wielka sypialnia. Tak. Spoko. I zauważyłem kask, co wskazuje na to, że masz jeszcze gdzieś tu motor ukryty? Tak, oczywiście. Z tyłu motocykl, którym też w razie co jak jedziemy na dziko, to najpierw zatrzymujemy się autobusem. Tak? Jadę z wiadowcą motocyklem. O kurde! Sprawdzam, czy damy radę wjechać i wyjechać i jak jest ok, to zawracamy. Rozumiem, no dobra, czyli motocykl zobaczymy zaraz. Tak. Dobra, tutaj to, tego chyba nie było na górze. Nie, nie było. I co tutaj wkładacie? Jeszcze nic, ale coś tam na pewno włożymy. Myślę, że tu zagospodarujemy półkę na książki, na jakieś rzeczy tu, bo jest bardzo fajna, wygodna ogólnie do wszystkiego, ale ją jeszcze zagospodarujemy. Ty tu miałeś klimę postojową? Chyba nie. Nie, tylko trzeba silnik uruchomić na silniku. Rozmyślam ewentualnie zamontowanie postojowe i takiej domowej jeszcze. Czy ja mogę zadać pytanie twojej żonie, czy nie mogę? Nie. Jedno pytanie tylko. A jak się myje tyle okien? Jest ciężko? Ciężko. Naprawdę? Znaczy nie, ale z godzinkę to zajmuje? Nie, szybko. Szybko, da się przeboleć. Duże okna dobrze, jak nie te małe, tylko te duże. No, to idą wtedy no, szybko. No te małe to każdy zakamarka, to duże szybko. Dobra, no to fajnie, dziękuję. Tej rampy tu ostatnio nie było. Czyli ten autobus już nie ma 12 metrów, ma teraz 12,5 metra, albo 13 rozumiem z tą rampą. No tak, takie coś, no. No i ten motor nie wygląda jakby to była jakaś motorynka 20 na godzinę. No nie, to jest motocykl ogólnie. Rozumiem, czyli ten twój, nazwijmy to pojazd zwiadowczy, rozwija prędkość na przykład 160 na godzinę, tak? No nie, 140 chyba, 5 najszybciej nie jechałem. No to pytanie, gdzie dalej jedziecie teraz? Jaki macie plan? Jedziemy w stronę morza, czyli na Mierzeję Wiślaną, na Piaski, zobaczymy od tej strony i potem będziemy przemierzać Bałtyk wzdłuż. A czy ten twój plan, żeby zostawić go gdzieś na kempingu i żeby inni mogli z niego korzystać, zadziała, czy jednak już tylko dla ciebie zostaje? Nie, jednak jak się wprowadziliśmy do niego, to się nie wyprowadzamy. Zjeżdżamy do stolicy na wesele, a potem jedziemy w stronę już Bieszczad. Czyli nie ma opcji wynajmu, tylko i wyłącznie jest dla ciebie. Mhm. O kurde, tego się nie spodziewałem. Dużo osób pod poprzednim filmem pisało, że po pierwsze, nigdzie tym nie dojedziesz, za każdym razem się zakopiesz i nigdzie nie znajdziesz miejsca, żeby w ogóle stanąć. Jak jest w praktyce? W praktyce jest tak, że jak byliśmy na kempingu na Pojezierzu Mazurskim, tak, to padało 2 dni, to powiem szczerze, że małe kampery typu Ducato, nie wiem, trojaczki i tak dalej, no. Siadały, mówimy o kurde nie wyjedziemy, no, bo my już byliśmy. Tak. I powiem szczerze, że jestem pełen podziwu, bez żadnego problemu, bez żadnego zakręcenia kołem, no, w pełni normalnie wyjechaliśmy, żadnego stresu. Dobra, czyli opony są... Nie, no te opony to mają centymetrowy albo 2-centymetrowy bieżnik. Opony są zimowe, specjalnie wzięte po to, żeby można było zaparkować na dziko i gdziekolwiek. Rozumiem. I mamy też bardzo duży skok pneumatyki. Aha. Bo wysterowaliśmy pneumatycznie go tak, żeby naprawdę poszedł do góry 20 cm. Czyli on ma napęd na tył pewnie i on mieli 4 kołami naraz, tak w skrócie. Można powiedzieć, 4 koła są na jednej osi. Napęd 4 razy 1, nie jakby to nazwać, 2 razy 4. Tak. Spoko. Ile takie opony kosztują? Od sztuki, jak to? Ja chyba za komplet z montażem zapłaciłem 2000. Za komplet znaczy 4? No tak. Jak ostatnio kupowałem do swojego, wydałem 2800. No, ale jakoś tu, zły wybór. Ale pod... tu są inne ceny. Ja jestem osobą, która liczy pieniążki i ich dużo nie mam i staram się kupować rozsądnie, ekonomicznie. Jak przyjeżdżasz na kemping, to wcześniej się zapowiadasz i pytasz się, czy przyjmą autobus, czy po prostu przyjeżdżasz? Nie, broń Boże. Zawsze sobie wyszukuję kemping w internecie, na stronie, dzwonię. Jak nie odbierają i nie odzwaniają, to nie jadę po prostu. Aha. A jak odzwonią, to mówię, że mam 12-metrowy pojazd i czy mnie przyjmą. No i wszyscy mówią, że tak, póki co jestem na drugim kempingu i bez żadnego problemu. Aczkolwiek teraz z panią rozmawiałem, to mówi, że powiedziała, że tak, ale nie wiedziała, że to jest aż tak duże. Nie potrafiła sobie wyobrazić 12 metrów. Ale bez problemu tutaj wjechaliśmy. Mały kemping w środku miasta, można powiedzieć, tak. Ale bez problemu. Ja mam do ciebie pytanie. Tak? A czy ty mógłbyś tutaj dla mnie napisać Kapitan Przyczepa? Myślę, że tak, ale do tego potrzebuję klawiaturę, a nie mam jej w tej chwili na wyposażeniu. O nie! Wyświetlacz jest aktywny, a więc można napisać wszystko, tylko trzeba mieć klawiaturę. I to starego typu, bo to jest wyświetlacz z tym polcem nie właśnie podłużnym USB, tylko tym okrągłym jeszcze. A, okej, spoko. A więc to trzeba gdzieś na takich starociach poszukać. A czy będziesz pamiętał kiedyś i napiszesz dla mnie Kapitan Przyczepa i zrobisz mi zdjęcie i wyślesz? No, oczywiście, nie ma problemu. Ale czy ma tak po prostu być w jednym napisie, czy ma przesuwać się? O kurde, teraz nie wiem, wybierz jak będzie najbardziej prestiżowo. Dobrze. To chyba kończymy tą dzisiejszą rozmowę. To już poza ekranem zjemy sobie jakiś kawałeczek dobrego mięska. Miło było cię spotkać. Życzę powodzenia w dalszych podróżach. No i tyle, no. Pewnie jeszcze kiedyś się spotkamy, coś mi opowiesz, jak tam ostatecznie wyszło wszystko z autobusem. A nie było się spotkać na jakimś kempingu, najlepiej na dziko. Tak jest. Dobra, żółwik, powodzenia mistrzu, hej.